Tak, były pozytywy, ale najpierw zacznę od tego, że przyjechaliśmy do Warszawy, żeby coś ubrać, czyli po punkt albo trzy. Niestety nam się to nie udało. Na pewno jest postęp, bo był porządek. Uważam, że była bardzo dobrze dobrana też taktyka, gdzie nie daliśmy Legii stwarzać sobie dogodnych sytuacji. Mieliśmy w pierwszej połowie doskonałą okazję, gdzie Jacek Kiełb mógł wpisać się na listę strzelców. W sumie bramka padła w najbardziej nieoczekiwanym momencie, bo po prostu prawie z niczego tam nie można było dać zacentrować. Ta piłka przeszła nad bramką na drugą stronę, znowu dośrodkowanie do środka. No także, że wracamy z Warszawy bez punktów, ale troszeczkę powiało optymizmem, bo przede wszystkim była walka, było bieganie, był zespół na boisku i na tym musimy budować kolejne mecze. Tak, to jest znowu coraz bardziej nasz, myślę przydusza brak punktów, bo z Pogonią to już musimy wygrać i tu też ma to duży wpływ na nasze poczynania, gdzie jeszcze widać dużo nerwowości, ale uważam, my jeszcze musimy też w tygodniu się zastanowić, w którym kierunku pójść, czy po prostu, bo w tej chwili musimy wygrywać, czyli po prostu musimy jeszcze coś poprawić, żebyśmy byli groźni do przodu i więcej stwarzali sobie sytuacji bramkowych, czyli tutaj musimy się jeszcze dopracować, żeby te podania były bardziej celne, żebyśmy może więcej strzelali jeszcze z 18 czy 16 metrów, żebyśmy wchodzili do pola karnego i więcej gry kombinacyjnej. My graliśmy od początku trójką z tyłu, także że tutaj nie było, tylko jeszcze było więcej ryzyka, bo Piotrek Syleban prawie grał w ataku i poszliśmy po prostu na pełne ryzyko, bo chcieliśmy coś ugrać, ale właśnie założeniem naszym od początku było gra trzema obrońcami, bo uważaliśmy, że Legia gra dużo prostopadłych piłek na Nikolicza i to nam się w dzisiejszym meczu bardzo dobrze udało.